Cześć! Czy wiesz, które owoce lubię najbardziej? To czereśnie. I w tym odcinku opowiem, jak zrobić z nich pyszną nalewkę. Do jej zrobienia będziemy potrzebować 4 kg czereśni, litra spirytusu, litra wódki oraz 2 kg cukru. Czereśnie należy najpierw umyć, a potem pozbawić ogonków, właśnie w tej kolejności, aby nie stracić ani kropli cennego soku. I tutaj pojawia się pytanie o drylowanie czereśni. Amatorzy czereśniowej nalewki wiedzą, że pestki dają jej wyjątkowy smak, ale z drugiej strony zawierają toksyczną amigdalinę. Ten związek może powodować w większych ilościach zatrucia. Ten przepis jest sprawdzonym kompromisem. A więc czereśni nie drylujemy. Wsypujemy do nieocenionego w takich sytuacjach słoja wielofunkcyjnego. Następnie zalewamy spirytusem i wódką. Słoik zakręcamy i odstawiamy na 4 tygodnie. Co kilka dni możemy nim potrząsnąć. Po miesiącu macerowania odcedzamy alkohol i wlewamy do innego słoja lub butelki. Zakręcamy szczelnie i pozostawiamy do kolejnego etapu. Teraz czereśnie pozbawiamy pestek. 2 kg cukru rozpuszczamy w pół litra podgrzanej wody, tworząc gęsty syrop. Tym syropem zalewamy owoce. Zakręcamy i pozostawiamy w słonecznym miejscu. Co jakiś czas należy potrząsnąć słojem. Musimy poczekać, aż owoce puszczą sok, który połączy się z syropem. Zwykle potrzeba na to kilku dni. Gdy to się stanie, musimy odlać sok z czereśni. Używamy do tego gęstego sita i po chwili otrzymujemy słodki, czerwony płyn z niewielką zawartością alkoholu. W drugim słoju mamy nasz nalew, który teraz trzeba dolać do soku. Zawsze alkohol wlewamy do soku, a nie odwrotnie. Po połączeniu mamy gotową nalewkę, którą teraz trzeba zabutelkować. Użyłem do tego 3 rodzajów butelek, natomiast w sklepie Chomika znajdziesz olbrzymi ich wybór w różnych kształtach i rozmiarach. Link do sklepu znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu. Z 4 kg czereśni udało mi się zrobić prawie 4,5 litra nalewki. Jeśli chcesz się pochwalić swoją czereśniówką, albo masz jakieś pytanie, zostaw je w komentarzu pod filmem. Jeśli film Ci się spodobał, daj pod nim łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i obejrzyj inne filmy.